Witajcie słuchajcie moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat czym jest język korzyści. Ja wiem, że ten temat już przerabiałem kiedyś, ale zauważyłem, że zaczęliśmy się posługiwać językiem korzyści, a w ogóle zgubiliśmy, w ogóle zgubiliśmy sztukę argumentacji. I żeby Wam przywołać jaka jest różnica, przypomnieć jaka jest różnica między właśnie korzyściami, a cechami, a... Pewnymi y, opisami produktu, produktu lub usługi, y, to zastosuję y, y, Wam pewną argumentację dotyczącą na przykład kolagenu. A więc proszę bardzo, słuchajcie, zobaczcie. Mamy taką tabelkę, którą chciałbym, żebyście sobie zawsze robili w momencie, kiedy coś analizujecie. Y, I w tej tabelce będziemy mieli nazwę. A więc nazwa to może być, nie wiem, kolagen, może być MLM, może być, nie wiem, Duolife, może być, yy, nie wiem, Mercedes yy, SL albo Maluch, albo Seicento. Wszystko jedno. Wrzucacie tam po prostu nazwę własną. I teraz, kiedy myślicie o tym, żeby zachęcić kogoś do, nie wiem, kupienia samochodu, do wzięcia udziału w biznesie, do kupienia produktu. To musicie zadać sobie zawsze jedno pytanie: I co z tego dla niego, dla niej, czyli jaką korzyść ta osoba uzyska? Chodzi o to, aby sprawić, aby Twój rozmówca zobaczył, że Twoja propozycja rozwiąże jego problem lub zmieni jego życie na lepsze. To jest przede wszystkim nasza najważniejsza, to jest nasze najważniejsze zadanie. I żeby temu sprostać, Trzeba po prostu nauczyć się mówić językiem korzyści. A więc, w przypadku na przykład kolagenu, możecie powiedzieć, że kolagen ma formę płynną, no ale co z tego dla niego? Możecie powiedzieć, że dobrze się wchłania, ale co z tego dla niej, dla niego? Ale korzyścią jest poprawienie wyglądu skóry. No i jeśli. Teraz na przykład są osoby, które mm, używają Facebooka po to, aby się zareklamować i wklejają na przykład, tam nie wiem, Borelis Pro i myślą, że coś się wydarzy, no to są w wielkim błędzie, bo Borelis Pro to jest nazwa jakiegoś produktu, który nie jest w żaden sposób powiązany z problemem lub nie jest powiązany z potrzebą polepszenia y, y, życia na lepsze. Oczywiście jest wiele produktów, które mają tak m, oczywiste zastosowanie, tak oczywiste zastosowanie, że nie trzeba tego, y, tego opisywać. Na przykład biżuteria, tak jak no, pokażemy biżuterię, no to okej, okay, już wiemy, że to jest biżuteria, no, raczej każdy domyśli się, że chodzi o to, żeby się ładnie ozdobić. Jak pokażemy samochód, no to każdy domyśli się, że no, chodzi o pojazd do jeżdżenia. Tak? Oczywiście, teraz jeszcze pytanie, z jaką intencją osoba wystawiła ten samochód albo tą biżuterię. Czy chce się pochwalić, bo taką na przykład biżuterię dostała ta osoba, czy chce na przykład ją, załóżmy, sprzedać albo na przykład komuś podarować. A więc ta też intencja jest bardzo ważna. I teraz to, co Wam teraz pokażę, jest wynikiem przemyśleń po ponad 25 różnych konsultacjach, kiedy Zauważyłem, że ludzie bardzo fajnie mówią językiem korzyści dotyczącym network marketingu, MLM-u czy tak zwanego soft marketingu, ale w żaden sposób nie potrafią, w żaden sposób nie potrafią zaargumentować. A teraz, czym są argumenty? No, argumenty bardzo często odwołują się do cechy lub do zalety. I dlatego pozwoliłem sobie na przygotowanie kilku Takich, takiego scenariusza, kilku takich rozmów na temat marketingu, na przykład multilever marketingu, i na przykład na temat szkoleń, które są robione w Duolife. Zacznijmy może od branży MLM. Nazwa branża MLM. No, no co, co kto komu mówi branża MLM? Jeśli ktoś miał jakieś wcześniej doświadczenie, no to załóżmy na no to doświadczenie, jeśli miał pozytywne, jeśli był odczytany, jeśli um, czytał jakąś książkę, y, robił MLM, no to ogólnie rzecz biorąc wie, wie, że MLM, y, no to jest multi -level marketing, y, czym, czym to się je, do czego służy, to on to rozumie. Ale większość ludzi nie ma o tym pojęcia. I teraz y, my używamy pewnego skrótu myślowego, bo myślimy sobie tak: branża MLM. Jest branżą, w której można zarobić pieniądze, a w związku z tym mówimy człowiekowi, słuchaj, przyłącz się do mnie, możesz mieć pieniądze. No ale załóżmy, ten człowiek, załóżmy, chodzi, słuchajcie, do pracy, tak? A więc z pracy na etacie również są pieniądze. A więc mówi, no dobra, ale ja mam, ja chodzę do pracy, mogę zarabiać pieniądze. Ktoś jeszcze inny, na przykład prowadzi biznes, on mówi, okej, okay, ja też mam pieniądze. Więc teraz, jaka byłaby korzyść dla niego, gdybyśmy chcieli mówić stricte o korzyści? I okazuje się, że pozwoliłem sobie na wypisanie korzyści, czyli tutaj po prawej stronie macie korzyści, dotyczące na przykład branży MLM, VS, czyli w stosunku do etatu i w stosunku do samozatrudnienia. Czyli w przypadku etatu. Możesz mieć pieniądze. No faktycznie to jest normalna rzecz, każdy, kto chodzi do pracy, może mieć, może zarabiać pieniądze. A więc korzyścią chodzenia do pracy jest zarabianie pieniędzy. To po co ludzie wchają się w samozatrudnienie, czyli na przykład otwierają działalności? Ponieważ mogą mieć więcej pieniędzy. I faktem jest, że często ludzie samozatrudnieni mają po prostu więcej pieniędzy. Może głównie dlatego podejmują ryzyko działalności. Mówię ryzyko, bo nie zawsze to ryzyko popłaca, bo czasami można zbankrutować i faktycznie te osoby na przykład więcej zarabiają. Ale na przykład, jaka jest zaleta branży MLM w stosunku do etatu i w stosunku do samotrudnienia? Na przykład, gdybym mówił tylko o korzyści, mógłbym powiedzieć: wiesz co, możesz mieć, i czas, i pieniądze. No bo zobaczcie, że w przypadku samozatrudnienia można mieć albo czas, albo pieniądze. A więc jest to pewnego rodzaju korzyść, i ta korzyść brzmi jak, jeżeli kiedykolwiek robiliście rozprawkę, to ona brzmi jak teza. Teza. Teraz byłoby trzeba do tej tezy postawić pewne argumenty i je rozwinąć. Oczywiście możemy jeszcze mówić o pewnych zaletach. Na przykład, co jest zaletą branży MLM? Niewielka inwestycja. Czyli gdybyśmy mówili teraz o tym, co jest zaletą samozatrudnienia, to że na przykład nie masz szefa. A na przykład jaka jest zaleta etatu? No pewne zarobki. Bo, o ile pewne, specjalnie tutaj zrobiłem taki delikatny uśmieszek, bo pewne zarobki są tak długo, jak pracujesz, ale mogą cię zwolnić. Ale generalnie, że biorąc, idziesz do pracy... Siedzisz tam od 8 do 15 i jakąś pensję na koniec weźmiesz. W przypadku samozatrudnienia nie ma takiej gwarancji, bo musisz wykonać konkretną pracę. No w przypadku branży MLM, jakby można powiedzieć, mamy tą inną dzisiaj zaletę, na przykład to jest niewielka inwestycja w stosunku na przykład do samozatrudnienia lub pracy online. Ale gdybyśmy mieli znaleźć wyróżnik, czyli taką cechę, cecha, która wy, wyróżnia, odróżnia, Pracę na etacie od samozatrudnienia, od branży MLM, tak, no to tym takim wyróżnikiem branży MLM jest dźwignia czasu. No i teraz zobaczcie, to co zrobiłem w tej chwili, to są argumenty, tak, argumenty, które wysunąłem. Powiedziałem, że branża MLM jest lepsza, bo możesz mieć tam czas i pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że Podstawowym wyróżnikiem branży MLM jest dźwignia czasu. I teraz wymagałoby to rozwinięcia, i tym rozwinięciem może być właśnie pokazanie kwadrantu przepływu pieniędzy Roberta Kiesakiego, pokazujące, że ludzi dzielimy na dwie strony tabeli: lewa strona zamienia czas na pieniądze i tam mamy 95% ludzi, która ma zaledwie 20% pieniędzy świata, i prawą stronę tabeli, czyli tam, gdzie są ludzie, którzy korzystają z dźwigni. Finansowej lub dźwigni czasu, tych ludzi jest tylko 5% całego społeczeństwa, ale oni mają w rękach 80% pieniędzy świata. I to jest wywód, który zaczyna bronić albo podkreślać, dlaczego ta cecha potem wpływa na to, że możesz mieć i czas i pieniądze, bo w momencie, kiedy uruchomisz dźwignię czasu, to w pewnym momencie, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy nie pracujesz, to Nadal zarabiasz, czego nie można powiedzieć ani o pracy na tacie, poza oczywiście urlopem, bo trzeba pamiętać, że każdy, kto pracuje na tacie, może wziąć sobie urlop, czego na przykład już nie może zrobić samozatrudniony, bo on nie mając żadnego pracownika, jeśli nie będzie pracował, nie będzie zarabiał. A więc zobaczcie, że wtedy, kiedy możemy sobie na chłodno przekalkulować pewne rzeczy wynikające z tego, dlaczego. MLM jest lepszy, czyli kiedy mówicie do ludzi: Słuchaj, chciałbym Ci zaproponować kapitalny biznes, który różni się wieloma rzeczami od innych. Przede wszystkim korzyścią będzie dla Ciebie to, że możesz mieć i czas, i pieniądze. W przeciwieństwie na przykład do pracy na etacie, gdzie możesz mieć albo czas, albo pieniądze, albo na przykład zatrudnienie, albo możesz mieć y, oczywiście więcej pieniędzy niż na etacie, ale dalej możesz mieć albo czas, albo pieniądze. I teraz, jeśli rozmówca mówi nie wierzę w takie rzeczy, zawsze możecie powiedzieć, to nie jest kwestia wiary a wiedzy, pozwól, że Ci pokażę podstawowe cechy, które wyróżnia ten sposób biznesu, który chciałbym Ci pokazać, a oprócz tego jeszcze możemy porozmawiać o jego zaletach. Jeśli w ten sposób przeprowadzicie rozmowę handlową z osobą, no to można powiedzieć, mucha nie siada, tak? Nikt nie będzie z wami dyskutował, bo zaczyna rozumieć. A więc nie ma kwestia wierzę, nie wierzę, tylko wiem, rozumiem, a więc zaczynam do tego podchodzić w taki właściwy sposób, właściwy rozumowo. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ zgodnie z zasadą Roberta Czeldiniego, który udowodnił, że ludzie podejmują decyzje nie myśląc, to robią te decyzje na zasadzie zaufania do do osoby, która jest lepiej sytuowana, czyli nazwijmy go autorytetem. Mamy autorytety w postaci jednostki lub tłumu, czyli tłum nie może się mylić, albo mój autorytet to jest osoba, która jest w czymś lepsza niż ja. A więc, jeśli on zarabia i ma dużo pieniędzy, to znaczy, że warto go słuchać. Gorzej jest wtedy, wtedy kiedy dwóch ludzi siada między sobą i żaden z nich więcej nie zarabia. Żaden z nich nie możesz się niczym innym wyróżnić, to wtedy co się dzieje? Zaczynają polemizować. Czym jest polemika? To jest właśnie dyskusja, to jest sztuka argumentacji, aby jedna osoba przekonała drugą. A w związku z tym możecie używać przede wszystkim strefy wpływów, bo mając swoją markę osobistą, możecie powiedzieć: Słuchaj, zaufaj mi. Możecie nauczyć się edyfikacji, czyli możesz powiedzieć: Wiesz co, niewiele wiem na ten temat. Ale słuchaj, poznam cię z człowiekiem, który jest ekspertem w tej dziedzinie i on ci wyjaśni, albo nauczyć się argumentować w sposób właściwy. Kiedy argumentujesz w sposób właściwy, twój status społeczny nie ma żadnego znaczenia, ponieważ argumenty logiczne będą na tyle mocne, że osoba, która tego słucham, powie: jest co. No jest coś w tym, no, no ma to sens, tak? I oczywiście, jeśli potem weryfikujesz autora książki, z której to przeczytałeś, żeby to nie była, może być Twoja wyobraźnia, no to w tym momencie wygrywasz nie tylko bitwę, ale wygrywasz wojnę, bo ta osoba prawdopodobnie sięgając po tą książkę, ewentualnie weryfikując to, co o Ciebie usłyszała, już jest zakorzeń jej myślenie jest zakorzenione właśnie na tworzenie dźwigni. I ona będzie tej dźwigni poszukiwała. A więc poszukując dźwigni, ma do wyboru albo stworzenie sieci sklepów, sieci punktów usługowych, na które, czy tam nie wiem, sieci franczyzowych, na które trzeba wydać mnóstwo pieniędzy i nie zawsze ma się pomysł, albo po prostu jego jedynym wyjściem będzie wstąpienie do jakiegoś networku. I uwaga jakiegoś networku. I tutaj pojawia się odsłona numer dwa. Bo przy okazji pokazania człowiekowi branży, jednocześnie pokazujemy bardzo często firmę. I teraz tutaj też chciałbym uczulić Was, że jeżeli mówimy o firmie, załóżmy duo Life, to korzyść nie wynika z tego, że firma ma 8 lat. To jest pewnego rodzaju zaleta, że ma tylko 8 lat. Nie wynika korzyść z tego, że jest producentem suplementów dwiety. Korzyścią na przykład jest to, że poprzez współpracę. I tutaj podkreślam słowo współpracę, może w zdecydowany sposób poprawić jakość swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że nie będziecie właścicielami firmy Duo Life. Nie macie nic wspólnego z tą firmą Duolife poza umową o współpracy, A więc nie ma sensu utożsamiać się z Duolife, mówić ja jestem Duolife, bo ty nie jesteś Duolife i nigdy nie będziesz Duolife, natomiast możesz reprezentować, być partnerem Duolife, możesz pokazać jakie są korzyści wynikające z partnerstwa z firmą Duolife w oparciu właśnie o solidnego partnera i w oparciu o właściwy mechanizm branżowe. I tutaj możesz oczywiście jeszcze powiedzieć na temat produktów duolife, dlaczego produkty. Dlaczego bo to musimy wszystko zmieścić w jedną paczkę. Jedna paczka y, związana z pojazdem pojazdem, którym będziemy w przyszłości się poruszać, to jest branża, firma, i produkt. Dlaczego? Dlatego, że jakikolwiek przepływ pieniędzy na świecie bierze się ze sprzedaży produktu lub usługi. A więc, jeśli chcecie zarobić jakiekolwiek pieniądze, jakiekolwiek pieniądze na świecie, to musicie albo dokonać sprzedaży produktu, albo dokonać sprzedaży usługi. A więc w przypadku Duo Live, kiedy mówimy o produktach, no, powstaje proste założenie, że jeśli mamy zarobić duże pieniądze w zakresie współpracy w oparciu o Dźwignie czasu w oparciu o model współpracy, pokazujący zresztą od korzeni, jak wygląda ten właśnie soft marketing, jak wygląda marketing, czyli tutaj warto przede wszystkim powołać się na historię powstania marketingu, zrozumieć jaka jest zasadność pracy w takim biznesie, na czym polega ta dźwignia czasu, też oczywiście rozbijanie obiekcji typu piramidę, to wszystko można powiedzieć mamy w pigułce, to na koniec dnia na koniec naszej dyskusji, ktoś może zapytać, no dobra, to powiedz mi skąd biorą się pieniądze, tak? No, wiadomo, że takie pytanie może paść. I tutaj też musimy powiedzieć, no jak to skąd? Ze sprzedaży. Z, to, z tą różnicą, że ja osobiście nie sprzedaję, tylko rekomenduję. Gdy generalnie mogę powiedzieć, że buduję sieć sklepów internetowych, w których ludzie nabywają produkty. Jedyną rzeczą, którą ja robię, to zachęcam ludzi do zakładania takich sklepów internetowych i do rekomendowania, aby kolejne osoby założyły taki sklep i robiły w nim osobiste zakupy. Dzięki temu powstaje coraz większy obrót i pewien procent według algorytmu matematycznego jest dla mnie. Z tego powodu, że ten procent powstał z mojego. Powodu, czyli ja to zapoczątkowałem. Mało tego, ten procent ma również charakter zachowawczy, czyli będzie mi wypłacane niezależnie od tego, czy ja dalej pracuję, czy nie, czego na przykład oczywiście nie ma wiele innych prac, prac zawodów i tak dalej, tak dalej. Musimy po prostu rozumieć, że kiedy mówimy o korzyściach, czasami trzeba użyć również argumentów poza postaci wyróżnika i zalet. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. I to nie dotyczy, nie dotyczy tylko produktu, branży, czy porównania etatu samozdobnienia do branży, czy nie dotyczy to również tylko i wyłącznie firmy, dotyczy to na przykład choćby szkoleń. <laughs> Wkrótce na przykład będziemy mieli Business Development Seminars, ale mamy na przykład LDS, -y, mamy biznesowe kluby zdrowia. To też zobaczcie, że reklamowaliśmy długo biznesowe kluby zdrowia, bo tak naprawdę to co dalej tworzymy, to my tworzymy biznesowe kluby zdrowia. A więc dlaczego biznesowe kluby zdrowia? Ponieważ zrzeszamy ludzi, którzy chcą zdrowia i robić biznes. I to jest tylko nazwa. Jaka cecha jest? Jest to środowisko ludzi, którym zależy na zdrowiu i pieniądzach. Jakie zaleta działamy w realu, lokalnie oraz online, a jaka korzyść może zarabiać nie wychodząc z domu, jednocześnie realizując program zdrowego stylu życia? A więc zobaczcie wszystko, co o czym mówimy, możemy mówić językiem korzyści, ale również rozummy, musimy rozumieć, jaka jest cecha i zaleta, by to o nich mówić. Żyje świadomie, Fundacja Edukująca ludzi w zakresie zdrowego stylu życia, to jest cecha. A jaki jest, jaka jest korzyść, może dowiedzieć się na przykład o najnowszej metodzie, w jaki sposób w sześciu krokach pozbyć się alergii. Czyli pamiętajcie, że korzyść musi zawsze uderzać w problem człowieka, z którym rozmawiasz lub ma spowodować podnieść jego standard życia. A więc i co z tego dla niego, dla niej. Za każdym razem, kiedy o czymkolwiek mówicie, myślcie sobie, co interesuje mojego rozmówcę, nie was bo was mogą interesować inne rzeczy rozmówce inne rzeczy. A więc jak używać języka korzyści i sztuka argumentacji? korzyść jest wtedy, kiedy mówimy o czymś, co rozwiąże problem drugiego człowieka, albo spowoduje, że podniesie się standard jego życia.. Tak? A na czym polega sztuka argumentacji na tym, żeby wyszukać, wyszukać wyróżniki, czyli cechy, tego, co proponujemy, co spowoduje w języku argumentów, czyli w tym tak zwanym języku logicznym, wyraźną różnicę pomiędzy tym, co ewentualnie do dzisiaj nasz rozmówca stosował, żeby popatrzył i mówi: O, rozumiem, dlatego to jest lepsze. Gdybyśmy na przykład znowu użyli, tak teraz eksperymentalnie myślę sobie: Borelis Pro, tak? albo o, proimmuno to moglibyśmy powiedzieć, no proimmuno działa odpor odpornościowo na organizm, czyli jeśli chciałbyś podnieść swoją odporność, to weź proimmuno. Ale ktoś mógłby powiedzieć, ale takich produktów jest wiele na rynku. Dlaczego uważasz, że on działa? Wtedy mogę powiedzieć cechę. Słuchaj, w proimmuno jest bardzo wiele ziół, które mają udowodnione w sposób naukowy działanie podnoszące odporność. A zaletą proimmuno jest to, że stosujemy standaryzację tych ziół, czyli jeśli załóżmy wiemy, że w jakimś zioł, w jakimś ziele jest jakaś substancja aktywna, to standaryzacja po, po, powoduje, po, powoduje, tak, że wyszukujemy tylko, że na przykład zbieramy te zioła tylko w takim sezonie, w którym tej substancji aktywnej jest najwięcej. I w związku z tym, jeśli byś na przykład wziął dwa preparaty, jeden preparat by zawierał załóżmy, nie wiem, Wełuszmy szałwie i drugi zawiera szałwie, ale w tym drugim jest szałwia standaryzowana, to znaczy, że jedząc obie szałwie, ta druga standaryzowana może pięć razy mocniej oddziaływać na ciebie, mimo że będzie dokładnie tyle samo gram. Czyli zobaczcie cecha, zaleta, a na końcu w tym momencie korzyść, albo na początku korzyść, ale żebyśmy rozumieli, jakie są korelacje. Tych trzech rzeczy. I prawie o, każdym, o każdej rzeczy można powiedzieć, że, że ma takie, tak? E, na przykład e, samochód. Samochód ma e, 2000 pojemności. No to jest cecha, no, no 2000 pojemności, tak? E, e, zaleta, dzięki temu, że ma 2000 pojemności, ma wysoką moc, a w związku z tym będzie można szybko i bezpiecznie wyprzedzać, tak? Tak, a na przykład jaka jest korzyść? Korzyść taka, że nigdy nie spóźnisz się do pracy, albo że będziesz mógł bezpiecznie wyprzedzać tym samochodem. Czyli mówiąc o korzyściach, mówimy o finale tego, co zostało zastosowane w tym naszym produkcie, który dzięki temu, co zostało zastosowane, ta korzyść jest możliwa do osiągnięcia. Czyli stawiamy pewnego rodzaju argument, mówię słuchaj, to jest dobre dla Ciebie. Pozwól, że ci wytłumaczę, dlaczego. I sięgniemy w tym momencie do cech i do zalet. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to na tyle czytelnie, że kiedy będziecie mówić komuś, że przystąp do multilevel marketingu albo do soft marketingu, bo można tutaj zarabiać, to na tym nie zaprzestaniecie, że znajdziecie prawdziwą korzyść, powie, powiecie wtedy, słuchaj, w multilevel marketingu albo w soft marketingu nie tylko możesz zarabiać pieniądze, ale możesz odzyskać czas, czego nie ma gdzie indziej. Dlaczego? Bo podstawową cechą multilevel marketingu jest praca w oparciu o dźwignię czasu, a dodatkową zaletą jest to, że możemy pracować online i dodatkowo możesz go rozpocząć z bardzo małą inwestycją. A więc zobaczcie, wtedy mamy już coś, co możemy zacząć porównywać z innymi. To jest tak samo jak porównujemy na przykład Duolife do innych firm. Używamy do tego 44 powody, dlaczego Duolife, i bardzo często w tych powodach są albo cechy firmy. Na przykład cechą jest, że ma dwa plany marketingowe. Tak? Jaka jest zaleta dwóch planów marketingowych? Ta, taka zaleta, że możesz zarabiać nie budując. カリエで。 Czyli może zarabiać tylko i wyłącznie jako, 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 jako klient. Właściwie biorąc to też jest nawet i korzyść, bo korzyścią, tylko pytanie, czy dalej w momencie to jest dla ciebie potrzebne, bo jeżeli ty chcesz robić karierę, no to będzie zwracał uwagę na plan kariery, ale jeżeli miałbyś być zwykłym tylko klientem, to mógłbym powiedzieć korzyścią dla ciebie będzie to, że, że ciebie produkty mogą w ogóle nie kosztować albo może się nawet zapłócenie. Pozwól, że ci wytłumaczę, jaki mechanizm ten stoi, czyli jaka cecha? A więc zobaczcie, że za każdym razem kiedy używacie argumentów w postaci korzyści, bądźcie przygotowani, żeby to rozwinąć, czyli dać te argumenty i pozwolić nam na rozwinięcie, by udowodnić swoją tezę, tak jak się zrobiło, jak się robiło kiedyś to w podstawówce, bo pamiętam, w podstawówce były właśnie rozprawki na temat tego, że trzeba było po prostu coś obronić. A więc kochani, niewiele się zmieniło, nawet szkoła podstawowa już uczyła was sztuki która polega na przekonywaniu, a teraz tą sztukę po prostu trzeba tylko rozwinąć do perfekcji, no bo osoba, która potrafi argumentować, potrafi sprzedawać. Osoba, która potrafi sprzedawać, potrafi budować struktury. Osoba, która uczy innych, jak się sprzedaje, to jest osoba, która buduje biznes w oparciu o dźwignię. A kiedy uczymy innych, jak się uczy, to w tym momencie nasza Organizacja rozwija się w postępie geometrycznym i tego, kochani, każdemu z Was życzę.